I moi drodzy, witam bardzo serdecznie w poniedziałek. Ale się dzieje, już jestem, proszę bardzo, cześć, witamy. Moi drodzy, ja chciałem dzisiaj wam przede wszystkim bardzo zareklamować niesamowitą płytę Ameryka, wydaną przez Włodka Pawlika i jego trio. Rewelacyjny kontrabas, rewelacyjne bębny. Byłem wczoraj na koncercie Filharmonii. Był to bardzo przyjemnie spędzony czas. Koncert się zaczął o godzinie 20 i myślę, że przyszedłem na koncert, wyszedłem z koncertu, a to już inna Polska. Generalnie fantastyczne utwory. Od bardzo spokojnych, bo tam były i Chopin, i Paderewski, ale także utwór, który wszystkim przypadł do gustu, czyli Funky Punky. Naprawdę dał takiego czadu na motywie rock'n'rollowym, że cała sala się troszeczkę rozruszała. Bo bardzo poważna. Polecam wszystkim. Ameryka, czyli płyta Włodka Pawlika, który grał u nas rok temu, przecież zagrał na przystanku Woodstock. I to jak zagrał, moi drodzy, to był piękny koncert, jedyny Polak, który zdobył nagrodę Grammy. A dzisiaj poniedziałek, przede wszystkim muzycznie budka Suflera i Znajdź Siebie trzyma nowo. Cały czas przypominamy wam, pokazujemy wam filmiki takie małe, powycinane z naszych archiwalnych już teraz zdjęć z trzyma nowa, pierwszego przystanku UCO, który odbył się dokładnie 27 lat temu. Głównie skupiliśmy się na tych materiałach, które rejestrują publikę chodzącą, siedzącą, bawiącą się. Ktoś tam wjeżdża samochodem, tych samochodów nie było aż tak dużo, jak teraz przyjeżdża na przystanek Woodstock, ale cały czas chcemy usłyszeć waszą historię. Co się z wami dzieje po tylu latach? 27 lat. Na tych zdjęciach macie naście lat, niektórzy może troszeczkę poważnie, ale generalnie jest to ekipa maturzystów, pomaturzystów, więc w waszym życiu, podejrzewam, bardzo dużo się wydarzyło. Woodstockowe aukcje, cały czas licytujemy różne świetne gadżety, które w ten sposób zasilają nasz przystanek Woodstock, aby był kolorowy, bezpieczny, ekologiczny. Złota płyta Kai za album 405 zł. Zobacz Eluwej z dużej sceny 315 zł. Wejście na scenę podczas godziny W 305 zł. Zobacz Curly Head z małej sceny Woodstockowej 127 zł. A między innymi już zobacz Flogging Molly z dużej sceny 105 zł. Flogging Molly będzie zamykało cały przystanek Woodstock. Kolesie grający punk rockowo, celtycko, kapela z Los Angeles będzie kończyła przystanek Woodstock do nogi bardzo mocno. Jeżeli byście chcieli opuścić nasze woodstockowe pole, kierując się w stronę dworca, to na pewno będziecie mogli przy okazji zatańczyć oberka. Licytujemy przez cały czas, tam jest bardzo dużo gadżetów. Wchodźcie na charytatywniallegro.pl, charytatywni.pl. 30 maja czekamy na was w zamku Centrum Kultury Zamek, gdzie odbędą się eliminacje, drugie eliminacje do tegorocznego przystanku. Woodstock start o godzinie 16:30. Kingdom Waves, Scofirs, Drop, Mega Yoga, Mega Yoga, People of the Haze, Steam Love, Oberschlissen, Kuba de Zoo, Dr. Misio, gość specjalny, to kiedy będzie śpiewał Dr. Misio, może zagra ze swojej płyty Pogo, którą właśnie wydał i w której jest także zapis jego koncertu muzycznego na małej scenie. Kiedy Dr. Misio będzie was bawił, to my wtedy będziemy z całą komisją obradowali nad wyłonieniem kapel, które będą przechodziły do dalszych finałowych spotkań, aby wyłonić w ten sposób kapelę na dużą i małą scenę. Bardzo serdecznie zapraszamy. Ja chciałem wam pokazać piękne gadżety. Mamy ich bardzo dużo, ale że wybiorę chociaż jedną, tę piękną żółtą, naszą piękną torbę. Są to torby nasze woodstockowe z takim pięknym tutaj swoim wisiorkiem Złoty Melon, który informuje dokładnie, że cały zysk ze sprzedaży w naszym sklepiku Siema Shop jest przeznaczony na nasze programy edukacyjne, na nasze programy medyczne, a także na przystanek Woodstock. Ale uwaga, tu już są torby 21 przystanku Woodstock, a więc cała ta obszywka, którą tutaj widzicie, cała piękna obszywka, to już jest torba woodstockowa. Zaglądajcie do naszego Siema Shopu, mnóstwo nowych rzeczy, już nowe koszulki, których się już prezentowałem z wielkim napisem Woodstock, dzisiaj nie mam, ale bardzo wam polecam. Dziękuję także instruktorom za kolejne spotkanie w Shadowie Młyn. Tam odbyły się spotkania
szkolenia, a więc kilkadziesiąt osób w dobrych okolicznościach przygody przeszło nasze szkolenia i tym samym będą razem z nami na najpiękniejszym festiwalu świata, ale to nie tylko najpiękniejszym, ale także ocenionym jako jeden z najlepszych na świecie. Zapraszamy bardzo gorąco. Dzisiejszy dzień w Warszawie trochę jakby burzowy, ale no... Tydzień był niezwykły. W związku z tym jutro wtorek serdecznie zapraszam także na mojego bloga. Ściskam Was bardzo gorąco. Cześć, siema.